hodowanie alpak jest rzeczą opłacalną. Mając do tego pasję, można też korzystać, czerpać korzyści finansowe, czy prowadząc zajęcia, czy korzystając z runa do wyrobu różnych rzeczy. Koszt utrzymania alpaki to jest około 50-100 zł miesięcznie jednej sztuki. Więc tak naprawdę jest to niewielki koszt w porównaniu do ceny zakupu. Bycie z alpakami nie nazwałbym takim czysto biznesem. Dlatego, że jeśli nie ma się pasji, jeśli nie lubi się tego, co się robi, to trudno, żeby to przynosiło dochód. Dlatego, że zwierzęta czują, z jakim idziemy do nich nastawieniem i wiedzą, co się dzieje, jak my do nich podchodzimy. Nasza działalność nie wymaga dużej ilości alpak, bo prowadzimy zajęcia dla dzieci, młodzieży, spacery. Zajmujemy się tą częścią związaną nie z włókniarstwem, tylko z tą przyjemnością bycia z alpakami, terapią. Ale gdyby chcieć zajmować się produkcją odzieży, produkcją kołder, koców, wtedy tych alpak potrzeba mieć 100, 150, 200, 300 i wtedy to zaczyna być jeszcze większe przedsiębiorstwo. Koszt inwestycji jest większy. Jest to możliwe i wtedy można z tego normalnie się utrzymywać, bo jest i część związana z runem alpak, ale jest też część związana z rozrodem i sprzedażą samych alpak, na przykład takim osobom jak ja. Początek hodowli to przynajmniej 3 alpaki. Nie może być ich mniej ze względu na to, że alpaki są zwierzętami stadnymi i potrzebna jest ich przynajmniej 3, żeby czuły się dobrze. Alpaka kosztuje tak mniej więcej między 3 a 60 tysięcy. Cena jest uzależniona od jakości runa. Głównie alpaki w tym celu są hodowane i hodowcy, którzy rozmnażają alpaki, mają hodowlę, wysyłają runo albo do Niemiec, albo do Stanów Zjednoczonych, żeby sprawdzić, jakiej jakości jest runo i czy to samica, czy samiec. Od jakości runa zależy cena danej alpaki. Cała infrastruktura tak naprawdę to jest działka, miejsce do zadoszenia i pewne dużo trawy. My mamy jako ośrodek terapeutyczny samych chłopaków. Nie mamy dziewczyn, ze względu na to, że alpaki między sobą kłócą się o dominację. Jeśli byłyby jeszcze dziewczyny, to kłóciłyby się także jeszcze o dziewczynę, o samicę, a nam zależy, żeby one były do alpakoterapii spokojniejsze. W zależności od ilości alpak potrzebnych jest tylu opiekunów. Jeśli tych alpak jest 10, tak jak u nas, to u nas tych opiekunów, którzy się zmieniają, jest około 4. Ale jeśli są hodowle dużo, dużo, dużo większe, tych opiekunów wtedy jest dużo więcej odpowiednio.